Nosisz mordeczko przy sobie, nóż? Zastanów się, czy rzeczywiście go potrzebujesz. Osoby, które noszą noże, dzielimy na dwie takie podstawowe kategorie, których oczywiście jest trochę więcej. Pierwsza kategoria to są tak zwane zjeby, które noszą przy sobie nóż, bo po prostu chcą się popodniecać, chcą się czuć pewnie i chcą komuś zaimponować. I druga grupa to są osoby, które trenują walkę, obronę przed nożem, interesują się tym tematem, są odpowiedzialne, mają różne modele, lubią sobie przyciąć kabelek. Pamiętaj, kolego sympatyczny, mówię do tych osób, które nie za bardzo wiedzą, jakie są konsekwencje, jeżeli chodzi o użycie noża, że w momencie, kiedy ty wyciągasz nóż, czujesz się mocny, to ktoś też może wyciągnąć nóż, bo też czuje się mocny. I co wtedy zrobisz? Czy wiesz, jakie mogą być konsekwencje takiego starcia? Zastanów się, czy jesteś na tyle odpowiedzialny, żeby być posiadaczem noża. Naprawdę, przemyśl to. To są naprawdę trudne tematy i może trzeba dorosnąć.